Wedle medialnych doniesień, dziennikarz Kamil D. 51 L. W piątkowe popołudnie, 26 lipca. Jadąc swoim luksusowym samochodem, uderzył w słupki rozdzielające jezdnie. Jak się okazało po przebadaniu alkomatem, miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak podała Piotrkowska, oficer prasowa ASP, Ilona Sidorko. Do kolizji doszło około godziny 12.50 na remontowanym odcinku Drogi Krajowej nr 1. Reklama kierujący samochodem BMW 50 o jednoletni mieszkaniec województwa śląskiego. Poruszając się remontowanym odcinkiem Drogi Krajowej nr 1 w kierunku Katowic, najechał na pachołki, oddzielające pasy ruchu. Następnie jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające przeciwka. wyjaśniła. Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał, natomiast po zbadaniu ich alkomatem okazało się, że kierowca BMW ma 2,6 prom. Alkoholu w wydychanym powietrzu. Według lokalnych mediów, m.in. Dziennika Łódzkiego, którego reporter był na miejscu zdarzenia, sprawcą kolizji był dziennikarz Kamil D. Obecnie policja prowadzi czynności z udziałem 51-latka. Na razie nie zapadła decyzja, czy trafi on do Policyjnej Izby Zatrzymań. Na pewno zostanie ukarany za spowodowanie kolizji oraz przestępstwo: jakim jest jazda w stanie nietrzeźwości, grozi za nią do dwóch lat więzienia, dodała sidorko.